W marcu tego roku dowiedzieliśmy się o istnieniu Tyranny, czyli izometrycznego drużynowego RPGa powstającego w studiu Obsidian, co przynajmniej dla mnie było bardzo, bardzo dużym zaskoczeniem. Jeszcze niedawno cieszyliśmy się przecież grając w Pillars of Eternity i z nadzieją wyczekiwaliśmy kontynuacji tej udanej gry, a tutaj, znikąd tak naprawdę, pojawiła się zapowiedź z jednej strony podobnego, no bo przecież tworzonego na tym samym silniku Tyranny, ale z drugiej strony kompletnie innego pod względem założeń i sposobu prowadzenia rozgrywki CRPG-a. O grze wiemy już dość sporo, głównie za sprawą regularnych wpisów na oficjalnej stronie projektu, ale dzięki targom Gamescom, niedawno zakończonym targom Gamescom, mogliśmy zobaczyć i posłuchać, jak wygląda tworzenie postaci w Tyranny oraz jak duży wpływ na rozgrywkę wywiera właśnie ten element gry. W tym miejscu przechodzimy już do samej prezentacji. Pierwszym elementem kreacji bohatera jest oczywiście, tak jak często ma to miejsce w innych CRPG-ach, wybór postaci, ogólnej budowy ciała postaci oraz tatuaży, co jest w sumie nowością względem Pillars of Eternity. Warto nadmienić, że w Tyranny nie wybieramy żadnej rasy, ponieważ gra przedstawia wojnę pomiędzy ludźmi, stąd nie uświadczymy tu żadnych istot typowo fantazy, np. krasnoludów, elfów, niziołków itd. Intrygująco natomiast wygląda kwestia samego stylu artystycznego, jakby przy rysowaniu postaci w grze, które dla mnie różnią się znacząco od tych z Pillars of Eternity. Są takie jakby bardziej ostre, kanciaste i sprawiają wrażenie bardziej komiksowych. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Kolejny krok w kreacji bohatera to wybór specjalizacji, które tutaj dzielą się na specjalizacje główne oraz poboczne. W związku z tym, że Tyranny to gra oparta tylko na umiejętnościach, to jest to skill-based game, a nie klasach postaci, takich typowych klasach postaci jak w D&D na przykład, ten wybór jest bardzo, ale to bardzo istotny. W skrócie, takim dużym skrócie, można powiedzieć, że specjalizacja określa nam, jakie będą nasze początkowe umiejętności, bonusy do umiejętności i kierunek rozwoju naszego bohatera. Natomiast obecność drugorzędnej specjalizacji pozwala na tworzenie swoistych takich hybryd klasowych, jak na przykład, nie wiem, łucznika biegłego w magii ognia lub oszczepnika, który w razie potrzeby może walczyć dwoma krótkimi mieczami, coś w tym stylu. Wszystko oczywiście zależy od naszych preferencji i tego, jak chcemy poprowadzić naszą rozgrywkę. Dalej rozdzielamy punkty pomiędzy 6 dostępnych w grze atrybutów: siłę, finezję, szybkość, witalność, spryt oraz siłę woli. Co ciekawe, sama gra podpowiada nam, które z nich są rekomendowane dla naszej postaci. No jest to swego rodzaju pomoc, ułatwienie i jakby ma to związek oczywiście z tym, jaką specjalizację wybraliśmy wcześniej. Sami twórcy starali się, by każdy z tych atrybutów miał znaczenie dla tworzonej przez nas postaci. Nieważne więc, czy jesteśmy magiem, czy wojownikiem, zawsze przyda nam się dobra szybkość, by na przykład, nie wiem, zmniejszyć czas regeneracji umiejętności, czy finezja do poprawy celności. Dzięki temu rozwiązaniu praktycznie niemożliwe będzie zepsucie naszego bohatera już na tym etapie rozgrywki, co pewnie ucieszy wielu graczy. Ostatnim ekranem jest ekran z wyborem umiejętności, które dzielą się na trzy grupy: skille broni, umiejętności magiczne oraz skille wspierające. Najważniejsze znaczenie dla losów gry mają o dziwo umiejętności wspierające, które bardzo wpływają na opcje dostępne w grze. Mogą na przykład dodać jakieś opcje dialogowe lub inne możliwości ukończenia questa. Dla przykładu odpowiednio rozwinięta atletyka pozwoli nam zastraszyć naszego rozmówcę, a skradanie znaleźć alternatywne ścieżki dotarcia do celu. Tak samo wyglądało to choćby w ogrywanej przeze mnie recenzowanej grze Age of Decadence i według mnie widać tutaj oczywistą inspirację tym tytułem, co w żadnym wypadku nie jest czymś złym, wręcz przeciwnie. Sam wybór umiejętności dobrze łączy się jeszcze z pochodzeniem naszej postaci, które również wybieramy podczas tworzenia protagonisty na samym początku. Oprócz opisu naszej historii i tego, jak doszło do tego, że pracujemy dla Kairosa, czyli tego głównego złego w grze, pozwala nam to na odblokowanie kolejnych opcji dialogowych, czyli, krótko mówiąc, zwiększa możliwości w odgrywaniu roli. Okej, tak właśnie przebiegła sama prezentacja systemu tworzenia postaci w Tyranny. Nie była to długa prezentacja, krótka, ale dość obfita według mnie w różnego rodzaju informacje. Nie wiem jak wy, ale ja dowiedziałem się wielu rzeczy, ciekawych rzeczy. Urzekło mnie na przykład to podobieństwo do Age of Decadence, które sobie cenię, i szczerze zacząłem bardzo pozytywnie spoglądać na Tyranny, a miałem pewne obawy co do tego tytułu. Poza prezentacją kreatora i jego oczywiście bardzo istotnym wpływem na dalszą rozgrywkę, twórcy mieli taką małą sesję pytań i odpowiedzi Q&A, z których dowiedzieliśmy się kilku interesujących szczegółów. Między innymi dowiedzieliśmy się, że Tyranny będzie posiadać cztery główne linie fabularne, z której każda ma zapewnić graczom przynajmniej około
20-25 godzin zabawy. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki styl zabawy gracz wybiera. Jeżeli chcemy ukończyć totalnie wszystko, wymaksować grę, to może to zająć nawet około 40 godzin. Daje nam to imponującą liczbę około 100 godzin zabawy, oczywiście przy samym założeniu, że przejdziemy grę tyle razy, czyli czterokrotnie, i wykonamy tylko główne założenia twórców. Wybór różnych specjalizacji, opcji dialogowych i umiejętności może wydłużyć nam tą zabawę do ponad 200 godzin, czyli to, co powiedziałem wcześniej, jak takie jedno przejście może zająć około 40 godzin, co jest niezwykle imponującym wynikiem. Również dowiedzieliśmy się, że twórcy jakby twierdzą również, że dzięki zależnościom pomiędzy wyborem pochodzenia, specjalizacją i samymi umiejętnościami można maksymalizować statystyki poprzez odpowiedni wybór tych umiejętności. Ale oczywiście sama gra ma dawać możliwość zagrania i skończenia jej w sposób, który zaplanował sobie gracz. Okej, moi kochani, to już wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!